tej strony Dawid Olszewski, witam wszystkich na kanale Muscle Power. Dzisiaj postanowiliśmy, że pokażę Wam, co zawiera moja torba treningowa, jako że myślę, że jest tutaj dość sporo gratów, które w większości osób mogą wydać się zbędne. Innym mogą wydać się rzeczą obowiązkową. Ja generalnie noszę tego dość dużo i myślę, że pewnie niektórych zaskoczę. Dlatego zabieramy się do tego, co znajduje się w mojej torbie treningowej. Oprócz tego, że znajdują się buty, które mam już na sobie na nogach oraz woda, którą przyniosłem na trening, której już nie ma, znajdują się takie rzeczy jak pas treningowy. Pas treningowy używam nie po to, aby zabezpieczyć sobie jakiś sposób kręgosłup podczas dźwigania, ale po to, żeby uczyć się kontroli oddychania na scenie. Teraz przed zawodami jestem w takim okresie, gdzie bardzo zależy mi na tym, żeby na scenie wypaść po prostu jak najlepiej, dlatego kontrola przedniej ściany brzucha na scenie jest niezwykle, niezwykle istotną kwestią, a wierzę w to, że właśnie używanie pasa podczas treningu zmusza nas i przypomina do tego, żeby w prawidłowy sposób oddychać, co przekłada się na lepszą prezencję na scenie. Dalej mamy oczywiście takie rzeczy jak shaker od Muscle Power. Jest to potrzebne po to, że rozrabiam sobie różnego rodzaju przedtreningówki, czy takie rzeczy jak cytrulina chociażby, czy beta-alanina przed treningiem, jeżeli nie potrzebuję jakichś większych stymulantów, więc to na pewno jest rzecz, którą warto mieć przy sobie, a w momencie, w którym zakupujecie jakiekolwiek produkty przedtreningowe i nie tylko na stronie Muscle Power, zachęcam oczywiście do użycia mojego kodu rabatowego, który znajdzie się pewnie gdzieś tutaj na ekranie. Dalej, nie wszystkie siłownie mają tego typu opaski. Są to opaski teoretycznie na kostki. Kobiety bardzo często wykonują w tym różnego rodzaju ćwiczenia na pośladki. Ja to noszę ze względu na to, że zapinam sobie to na nadgarstek, nie na kostkę, i wykonuję wszelkiego rodzaju wznosy na linkach. Jeżeli ktoś nie próbował wykonywać side ratlari z tego typu rzeczami na rękach, to serdecznie polecam, dlatego że bardzo często limituje nas właśnie uchwyt w tego typu wznosach, a to wyklucza nam w ogóle pracę nad, jakby, naszych dłoni, więc jest to rzecz, która pozwala nam się dużo lepiej skupić na bocznym aktonie barku. Dalej, kolejnym akcesorium, jakie noszę, jest gąbka treningowa, czyli taka gąbka, którą zakłada się często podczas wykonywania hip thrustów, właśnie dlatego, że takie ćwiczenie jak hip thrusty czy glute bridge również wykonuję, a przy większych ciężarach niestety te gąbki, które są najczęściej dostępne na siłowniach, są po prostu za cienkie i jest to bardzo niewygodne. Noszę oczywiście swoją. Dalej mamy nakolanniki. Nakolanniki noszę z tego względu, że kto mnie śledzi, to wie, że mam delikatne problemy z kolanami. Zresztą ja też zmagam się z takim problemem, że zawsze te kolana mam zimne, niezależnie od tego, jak mocno się rozgrzeję. Dlatego tego typu nakolanniki bardzo fajnie się sprawdzają. Kolejna ciekawa rzecz. To jest rzecz zakupiona od pana Waldemara, Waldi Freeweights, na Instagramie serdecznie zapraszam. Jest to taki pin extender, coś co wkłada się do maszyny, aby dołożyć ciężaru, jak po prostu na tej maszynie ciężaru jest dla Was za mało, co zdarza się już w większości ćwiczeń. Kolejną rzeczą, myślę, dość nieszablonową, niestandardową, jaką możecie znaleźć w mojej torbie, jest najzwyklejszy pas. Taki, w którym spina się różne rzeczy w ciężarówkach zazwyczaj. Ja używam tego do robienia nóg zazwyczaj, w takich ćwiczeniach jak wyprosty czy uginania, bo najczęściej limituje nas w uzyskaniu pełnego spięcia mięśniowego albo w pełnym jakby napięciu mięśniowym właśnie to, że ciężar podnosi nas do góry, więc spięcie się tego typu pasem pozwala nam zdecydowanie lepiej wyizolować ruch na danym mięśniu. Serdecznie polecam spróbować. Kolejną kwestią, już troszkę mniej szablonową, jest najzwyklejsza piłka do rolowania takiego powięziowego, bardzo przydatna sprawa, jeżeli ktoś potrzebuje się zmobilizować. No i oczywiście najzwyklejsza guma. Gumy zazwyczaj na siłowniach są, ale jeżeli nie ma, to noszę właśnie swoją. W tej sekcji mamy już wszystko. Kolejną rzeczą, która dla mnie jest rzeczą obowiązkową, jest oczywiście dziennik treningowy, czyli rzecz, która tak naprawdę pilnuje nas w wykonywaniu stałego progresu. I jeżeli ktoś nie używa dziennika treningowego, to według mnie tak naprawdę nie śledzi swojego progresu, więc warto jest w taki oto zeszyt treningowy na pewno zainwestować. Kolejną kwestią, która pozwala mi uzyskać bardzo dobry trening, są najzwyklejsze słuchawki. Ja używam takich bezprzewodowych, dlatego że te przewodowe zazwyczaj wytrzymywały u mnie nie dłużej niż 2 tygodnie, będąc zgniecione przez
ciężary, te kable, które gdzieś tam podążają, zazwyczaj nie zdajemy sobie sprawy, którędy podczas robienia serii, bardzo szybko zostają zgniecione przez różnego rodzaju maszyny. Więc zachęcam do zakupienia bezprzewodowych słuchawek. Kolejna rzecz, która jest rzeczą, myślę, że niestandardową, to właśnie obciążenia 0,5 kg i 0,25 kg. Takie rzeczy przydają się w ćwiczeniach zwłaszcza izolowanych, takich jak na przykład wznosy na barki, czy gdzieś tam ramiona, czyli w takich ćwiczeniach, które przeskoki 1,25 to jest troszeczkę za dużo, ale też nie będę ukrywał, że często używam tego do nawet wyciskań na klatkę. W momencie, w którym nie jestem w stanie dodać w ogóle obciążenia, to dodanie takiego 0,25 czy 0,5 kg robi naprawdę bardzo fajną robotę. Tutaj mam jeszcze jakieś długopisy, ale one są po prostu do dziennika treningowego, więc jakby zbyt dużego wpływu na mój trening oczywiście nie mają. Ostatnia kieszeń, jaka jest tutaj, to oczywiście opaski na nadgarstki, czyli rzecz, która pomaga nam lepiej wystabilizować ruch podczas różnego rodzaju wyciskań. Myślę, że rzecz obowiązkowa, zwłaszcza dla osób, które mają problemy ze stabilizacją nadgarstków lub z bólem nadgarstków. Kolejna rzecz, która jest bardzo istotna, to jest po prostu talk. Ja używam takiego talku właśnie w maści, nie wiem, czy tak można to powiedzieć, dlatego że te talki takie luźno sypkie, że tak powiem, bardzo brudzą na siłowni, więc proszę Was, jeżeli możecie uniknąć korzystania z takiego talku, to uniknijcie i zakupcie sobie najzwyklejszy talk właśnie w płynie, który brudzi zdecydowanie mniej. A do czego przydaje się taki talk? Do tego, żeby ręce się po prostu nie pociły, nie ślizgały, bo w momencie, w którym robimy ciężkie powtórzenia, na przykład na dipsach czy na ćwiczeniach, w których uchwyt jest dość istotny, to najdrobniejsze rzeczy, które wpływają na komfort pracy, mogą przełożyć się na zmniejszenie wyników siłowych, więc na to sobie pozwolić oczywiście nie możemy. Kolejna rzecz to są oczywiście paski. Paski to jest rzecz, bez których w ogóle nie wyobrażam sobie takich rzeczy jak trening na przykład pleców i pewnie Was zdziwię również trening nóg. Jeżeli ktoś nie próbował się nigdy przywiązywać do maszyny leg press podczas wykonywania ciężkich leg pressów, to nie wie, o czym mówię, ale spróbujcie się przywiązać, to zobaczycie, jaki to jest game changer. Kolejna kwestia to jest po prostu zwykła saszeta, w której noszę kłódkę i kluczyk do szafki. Nic specjalnego. Kolejną rzeczą, którą mam, to krem do rąk. Nie wiem, dlaczego tutaj jest, ale jest. Telefon komórkowy, czyli rzecz, którą chyba nosi każdy. Oraz taka oto maść tygrysa, maść rozgrzewająca, która się przydaje u mnie w treningu nóg. Zazwyczaj właśnie przed treningiem nóg dość mocno sobie tym kolana nacieram. Czy to coś daje pod względem zmniejszenia bólu? Psychicznie na pewno, fizycznie nie mam pojęcia, ale na pewno pomaga w utrzymaniu ciepła. I to w zasadzie chyba wszystko, jeżeli chodzi o moją torbę treningową. Jak widzicie, jest tutaj parę rzeczy, które prawdopodobnie nie znajdują się w żadnych z Waszych torb i rzeczy, które znajdują się potencjalnie w każdej torbie treningowej. No i co? Tak to wygląda. Myślę, że warto jest zainwestować w pewnego rodzaju sprzęty, które gdzieś tam pomogą Wam pchnąć Waszą progresję. Czasem rzeczy, które wydają się na pozór idiotyczne, mogą naprawdę zrobić bardzo dużą robotę. Mam nadzieję, że ten odcinek przypadł Was do gustu. Zachęcam Was oczywiście do subskrybowania, komentowania, udostępniania, do korzystania z mojego kodu rabatowego na stronie Muscle Power. No i mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze niebawem na tym kanale. Trzymajcie się i cześć!